słyszeć. Będziemy słyszeć, proszę Państwa, zanim przejdziemy dalej, zanim dojdziemy do parku, chciałbym, żeby Państwo przywitali Mikołaja, który za nas się dołączył, jak widzę. A tutaj, jeśli Państwo się rozsuną troszeczkę, pokażą ten mur. Tutaj jest taki napis, słabo widoczny może trochę, ale sobie Państwo go podejdą bliżej, obejrzą. Napis, który wzywa do wstępowania do Hitlerjugend. Zatrzymaliśmy się tutaj już przy ulicy Wajdeloty, którą sobie dokładniej obejrzymy za chwilkę, a tu zatrzymaliśmy się po to, żeby spojrzeć na dwór. Dwór Kuźniczki, czyli Kleinhammer dawniej. Dwór, który być może istniał tutaj przynajmniej od XVII wieku, może nawet wcześniej. Natomiast na pewno dwór w tym miejscu istnieje od roku którego? Proszę spojrzeć. To jest jeden z tych łatwych zabytków, które mają na fasadzie napisane, z którego są roku. Oczywiście to jest nie zawsze prawda. W przypadku tego, co widzimy tutaj, to jest też nieprawda. Dlatego, że ten kształt, który Państwo widzą, to jest efekt odbudowy dworu po wojnach napoleońskich. W 1820 roku mniej więcej. Natomiast rzeczywiście w 1763 roku w tym miejscu powstał dwór rokokowy. Dwór, który należał do Michaela Schmidta, pierwszego człowieka, któremu udało się Kuźniczki zjednoczyć. Bowiem Kuźniczki był to majątek dwuczęściowy. Majątek, który dzieliła Strzyża na część wrzeszczańską, tą, w której jesteśmy, i część cysterską, oliwską, po drugiej stronie Strzyży. A w rękach Michaela Schmidta to się właśnie zeszło i on tutaj założył taką dużą posiadłość, przede wszystkim ze wspaniałym parkiem. Parkiem w stylu, jak pisano, holenderskim. Parkiem, który wszystkim się bardzo podobał, przyjeżdżali ludzie go oglądać. Parkiem, który był założeniem dość ogromnym. To, co sobie za jakąś chwilę zobaczymy jako Park Kuźniczki dzisiejszy, to jest nędzna resztka tego, co... Ale to może przy Parku Kuźniczki Państwu pokażę wymiary tej posiadłości. Witam wszystkich zebranych, ponieważ jest to ostatni spacer przed Świętym Mikołajem, a więc przybyłem do Was, żeby rozdawać Wam prezenciki. Ma jedne skromniejsze, drugie troszkę bogatsze. Jak komu się trafi? Weszliśmy do tego, co zostało z Parku Kuźniczka. Skąd wzięła się nazwa Kuźniczki? Ktoś mnie pytał. Proszę Państwa, to jest nazwa związana z przemysłową historią tego miejsca, dlatego że jesteśmy nad potokiem Strzyży. Potok Strzyży, który od XIII wieku, od końca XIII wieku w całości należał do cystersów oliwskich, zagoniony został do pracy. Energia wody napędzała młyny, napędzała kuźnie. Tu właśnie znajdowała się kuźnica żelaza. No, różne zakłady się tu znajdowały. W każdym razie był okres, kiedy znajdowała się to kuźnica żelaza. Kuźnica nie za wielka, skoro była nazywana Kleinhammer, z czego zrobiono właśnie kuźniczki. A park, proszę Państwa, był ogromny. To, co jest w tej chwili parkiem, to jest, tak jak policzyłem, orientacyjnie 1/15 jego oryginalnej powierzchni. Ten park został, jak Państwo widzą, odcięty częściowo przez linię kolejową, następnie podzielony na strefę, która pozostała parkiem, na strefę, która posłużyła jako grunt do budowy browaru i po tamtej stronie, za dworem, też część parku została zabudowana normalnym budownictwem. Kamienice powstały po prostu na terenie parku. Więc tak jak mówię, to co w tej chwili mamy, to jest naprawdę nędzna resztka tego, co tutaj było i co było za czasów świetności. Oczywiście dla tej części Wrzeszcza najbardziej charakterystycznym obiektem przemysłowym jest browar. A właściwie to, co z niego zostało do dzisiaj. Browar powstał formalnie w roku 1871. Przypominam, że było to zaledwie w rok po budowie linii kolejowej, która tutaj na skos wycięła ten kawałek parku. W 1973 roku został otwarty, czyli po 2 latach od zawiązania spółki i kupienia tego gruntu, browar został otwarty. Browar, który funkcjonował praktycznie, można zaryzykować tezę, że nieprzerwanie do roku 2001, kiedy został ostatecznie zamknięty. Browar, który przed wojną był potentatem na rynku piwnym gdańskim. Potentatem, który bardzo szybko poradził sobie z całą konkurencją, po prostu przejmując mniejsze browary i włączając je w ten swój ogromny system. W tym browarze produkowano kilkanaście gatunków piwa, ze słynnym piwem jopejskim oczywiście na czele. Produkowano również napoje bezalkoholowe. Browar był stopniowo rozbudowywany przez lata, co zresztą widać w jego strukturze. Jeśli przyjrzą się Państwo budynkom,
to widzą Państwo natychmiast, że to są budynki, które powstawały w różnym czasie. Proszę spojrzeć na przeciwną stronę ulicy, to jest, wiedzą Państwo, co to było, prawda? To był staw, jeden z czterech stawów, które znajdowały się na terenie posiadłości Kuźniczki. W tej chwili jedyny, w tej chwili pozostałości jedynego stawu. Przez ten staw przepływa i zasilała go oczywiście rzeka Strzyża, która jednym korytem płynie przez staw, a drugie tutaj troszeczkę omija i płynie staw i płynie przez dziedziniec Browaru. Tam się za chwilkę łączą. Staw, proszę Państwa, ma być zasypany i to prawdopodobnie już w przyszłym roku. Staw, znaczy nie tyle zasypany, co zakryty, dlatego że ma być przekształcony w zbiornik retencyjny, co ma posłużyć bezpieczeństwu powodziowemu tej części Wrzeszcza, no ale jednocześnie zlikwiduje staw, który dla tego miejsca był czymś bardzo charakterystycznym. Będzie ulica, proszę Państwa, nad stawem, bez stawu. A ulicę nad stawem sobie zaraz zobaczymy. Jesteśmy u skrzyżowania, mogą sobie Państwo przeczytać jakiego, ale to skrzyżowanie było kiedyś trochę bardziej skomplikowane. Mianowicie ulica, która dzisiaj się nazywa nad stawem, a przed wojną nazywała się nad stawem Kuźniczek, am Kleinhammerteich, to jest wydzielona część ulicy, dawnej ulicy Labesa. Ulicy Labesa, która biegła od, właściwie była kontynuacją ulicy Lędziona, przebiegała właśnie tutaj i tak przez ten budynek, proszę Państwa. Pierwszym adresem browaru była właśnie ulica Labesa 6/7 i po tym pożarze w 18 roku wybudowano tu właśnie budynek dyrekcji browaru. Na środku ulicy, proszę Państwa. Ostatecznie tą ulicę przedzielając do ulicy Labesa dzisiejszej Lelewela, dziękuję. Za dużo tych L. Dzisiejszej Lelewela sobie dojdziemy za chwilę, ale tu proszę właśnie się już przyjrzeć temu, że ta ulica została podzielona i w tej chwili składa się z dwóch kawałków. Proszę Państwa, to jest osiedle nazywane w skrócie nad stawem. Proszę popatrzeć, jak ciekawa jest to architektura. To są wszystko budynki szachulcowe. Budynki, które w tym miejscu powstały w latach 20. Był to teren przylegający do północnych granic parku w Kuźniczkach, tego dawnego parku w Kuźniczkach. Widzieliśmy przed chwilą, jak przebiegała tędy ulica Labesa. To był właściwie południowo-zachodni narożnik wielkiego placu ćwiczeń, na którym później powstało lotnisko. To miejsce, w którym jesteśmy, jest o tyle ważne, że w tym miejscu właśnie znajdowały się pierwsze zabudowania gdańskiego lotniska, którego historia zaczyna się tuż przed I wojną światową. Zaczyna się od pasji członka pruskiej rodziny królewskiej, Fryderyka Zygmunta Pruskiego, który był, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, pasjonatem, fanem dzisiaj byśmy powiedzieli, o, fanem był lotnictwa i dla niego wzniesiono pierwszy hangar, który właśnie tu się znajdował. Rozejrzyjmy się po tej tak zwanej indiańskiej wiosce, bo tak, jeżeli Grasowi wierzyć, nazywano ten rejon. Tutaj mieszkali zwykli ludzie. To był teren początkowo miejski. Potem był to teren, który poszczególne budynki wykupywali ludzie, ale tutaj mieszkali zwykli ludzie. Analiza list mieszkańców tych domków nie pozwala na stwierdzenie jakiejkolwiek prawidłowości. To były normalne domy na wynajem i nie stwierdziłem, by tutaj mieszkała jakaś grupa zawodowa na przykład. To wszystko oczywiście ma być zburzone. Tutaj ma stanąć ta główna część centrum handlowego, które będzie się nazywało Heweliusz.